Julka, olbrzymie gratulacje. Pierwszego zwycięstwa w tym sezonie. Wynik spodziewany przez ciebie, jak i drużynę? Nie chcę powiedzieć, że tak, ale każdy stawiał nas w roli faworyta, a my nałożyłyśmy na siebie presję taką, że musimy wygrać ten mecz. I nastawiałyśmy się na bardzo ciężkie spotkanie, tym przede wszystkim emocjonalnie, no bo ciężko się gra takie mecze i każdy o tym dobrze wie. Także bardzo się cieszę, że udało się tak w miarę w dobrym stylu wygrać, i, no ale jest jeszcze na pewno pole duże do pracy. Byłaś zaskoczona przebiegiem pierwszego seta? Słucham? Czy byłaś zaskoczona przebiegiem pierwszego seta? Tak byłam, bo ja zawsze na takie mecze i w ogóle na każdy mecz nastawiam tak, że to będzie moje najcięższe spotkanie, najcięższy mecz, więc wolę się zaskoczyć w ten sposób, że pójdzie jakby nam lepiej. Może nie nam, co gdzieś tam skoczymy na wyższy poziom niż przeciwnik, i tak też było. Także bardzo ogromnie się cieszę i też duże gratulacje dla Polic, bo wiadomo, jakie mają gdzieś tam problemy u siebie, jakie mieli problemy może, i to wiem, że to na pewno nie jest dla nich łatwa sytuacja. Po wygranym drugim secie, co tutaj powiedziałaś koleżankom i też gestykulowałaś, tak trochę mastermind, co powiedziałaś? Myślę, że ja staram się takie rzeczy, które wynikają gdzieś tam z gry, czyli cały czas przede wszystkim kładłam nacisk na naszą cierpliwość, żebyśmy nie panikowały, że przecież Police też mogą zagrać swoje, mogą mieć swoje dobre momenty przede wszystkim, i też to są dziewczyny, które umieją, potrafią grać w siatkówkę, więc żebyśmy się nie frustrowali i żebyśmy cały czas po prostu grali cierpliwie, utrzymywali ten mindset, który mamy, no o tym mówiłam. W tym spotkaniu nie musiałaś aż tak brać, odpowiedzialności na swoje ramiona jak w Pucharze Polski. Natomiast powiedz mi, od pierwszego seta widziałem, że głównie dużo rozgrywa się na środku i w bloku, i generalnie chyba w tym trzecim secie dwa bloki na Martynie Grajber-Nowakowskiej przechyliły szale już po prostu. No, te bloki myślę w takim ważnym momencie, bo było dosyć nerwowo dla nas. Czułam, że troszeczkę nam koncentracja spadła, że za szybko się chcemy pozbyć piłki. Także cieszę się, że gdzieś tam dobrze udało mi się przypilnować Martynę i że dodałam coś od siebie ekstra tak naprawdę, bo myślę, że nikt się po mnie nie spodziewa blokowania. Jak szybko ty zbudowałaś czucie z Giulio Angeliną i na jakim poziomie byś to określiła, że jest aktualnie? Naprawdę myślę, że w ten czas, który jest wciąż krótki, z którym ze sobą współpracujemy, bo można powiedzieć, że jest sezon przygotowawczy, że są sparingi, ale tak naprawdę komunikacja buduje się właśnie w takich meczach i w takich gdzieś tam nerwowych sytuacjach, jakby poznajesz osobę, jak się zachowuje, i z Angie naprawdę mam świetny kontakt, jest z nią świetna komunikacja, dla mnie to jest baza do tego, żeby właśnie budować wzajemne zaufanie i tą pewność siebie i wiarę w siebie nawzajem przede wszystkim, bo jesteśmy drużyną. Myślisz, że to zwycięstwo stawia was trochę przed resztą ligi i przez to, że wygrałyście mecz w takich okolicznościach i w ogóle gdzieś troszkę stawia was z przodu? Nie powiedziałabym, że stawia nas z przodu. Na pewno dobrze jest wygrać i dobrze jest mieć super puchar. Naprawdę to jest turbo przeżycie mimo wszystko, ale myślę, że musimy to odgrodzić taką grubą krechą i wjechać jak najlepiej w ligę. Trener da wam dwa dni na Fortnite'a? Nie ma szans. A sam gra coś, czy nie? Nie, trener dba o ogródek.